Zdalne życie. Tekst napisała pani Beata Gabor. Dzień dobry, nazywam się Damian Spalek, mam 13 lat i jestem uczniem PSP Malni. Rok temu jakoś niewidzialną korona flygrem z Wuhanu nas przyfurgała i całe nasze życie na zdalne pozamieniała. Zdalnie se uczymy, zdalnie do roboty łażymy, zdalnie kupujemy, zdalnie geburstak i inkszy fajer obchodzimy. Nawet zdalnie z całym punbuczkiem se łączymy. Jakbym rok temu w marcu szkołę pozawierali, to my se po cichu radowali, że na dodatkowe ferie my se załapali i w domu przy komputerze bez starości czas spędzali. Jak my wszyscy na kwarantannie byli, to mama z papą każdy dzień dobry obiad ważyli, a na wieczór my siadali i w karty albo w gry planszowe grali. Dzięki temu, że my zdrowi byli, to my odpoczywali i fajnie czas spędzali. Potem zdalną naukę wymyślili i se zaczło. Ja myślę, że jak to podał moja oma, ten cały świat w kejza se obrócił. Bo naprzód to wszyscy tu plikowali, co by my za dużo czasu przed komputerem w domu nie spędzali, ino ze świeżego luftu korzystali. Teraz wszystko se pozmieniało, bo choć do szkoły nie łażymy, ino w domu siedzymy, to ledwo rano oczy otworzymy. Ani se przeżegnać, ani łobiec, ani zjeść śniadanią, to już przed komputer z książką ma siadać musimy. Nieraz prądną wyłączają, jak kable naprawiają, to zaś kamerki siadają. My se przy tym nerwujemy, a i tak se uczyć musimy. Nasze rektory choć festce produkują, długo temat duplikują, to nasze głowy i tak mało co pojmują, a my już teraz wiemy, jak te wszystkie egzaminy zaliczymy. Nawet ćwiczenia zamiast na sali gimnastycznej w domu mamy i z odkurzaczem po chałupie lotumy. Taki trening nagrywamy i dzięki temu z oceny z WF-u mamy. Niepotrzebnie też jakieś e-dzienniki zakładali. Pytam se po co? No przód jak nasze mamy ocen ani wszystkiego nie wiedziały, to i tak często głowy nie bolało. Bez to zaś więcej roboty mają, bo dur w ten komputer albo telefon bredają i nos potem do nauki zmuszają. Nasze doktory też teraz nadzwyczajne moce mają, bo bez e-porady ludzi uzdrawiają. Galerii choć od czasu do czasu otwierają, to i tak tam nie łażymy, bo dur te maski oblikać musimy, a nasze ranki od tej dezynfekcji to już fleki mają i nie zawsze fajnie wuniają. Bez to przez internet zdalnie kupujemy. Ino kuriery kan z roboty mają, bo ludzie bele pierdoły dodem zamawiają. No bardziej tego wszystkiego omy nie pojmują, że ograniczenia też kościoły obejmują, a farażowi powtórka z matematyki zafundowali, do ranki coś to dali i metry kwadratowe kościoła obliczać kołzali. Teraz już nikomu do śmiechu nie je, bez to cała nasza nadzieja w buczku mumy i oto godziennie w rzekaniu błagomy. To będą ta korona tymi szczepionkoma z życia wysiudali i co by my se jak pierwi normalnie, a nie zdalnie spotykali. Dziękuję bardzo.